Myślę, że środowisko cyfrowe w szkole dzisiaj jest bardzo ważne. Myślę, że powinno być po prostu częścią tego szkolnego życia w różnych wymiarach. W procesach edukacyjnych, ale też między innymi w procesach organizacyjnych. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy dalej nie rozwijali tego obszaru pracy szkoły. Myślę też, że programy, które przychodzą do szkół, one są istotne, bo na pewno pomagają w kontekście infrastrukturalnym i kompetencyjnym nauczycielom. Mam jednak duże wątpliwości w kontekście takiego nieprzemyślanego czasami wdrażania tych projektów. Moim zdaniem bardzo często szkoły zgłaszają się, ale nie potrafią też z tym dobrodziejstwem, z tymi zakupami, z tymi szkoleniami poradzić sobie i potem przenieść te rzeczy, czy te kompetencje, których się nauczyli, po prostu w to codzienne, edukacyjne życie. Więc myślę sobie, że nam mimo wszystko jeszcze potrzeba pokazywania takich rozwiązań, które służą bardziej efektywnej edukacji, które uczą środowisko edukacyjne, czy pokazują też, jak działać właśnie w przemyślany sposób, taki refleksyjny, żebyśmy zawsze z tyłu głowy mieli pytanie, po co my te technologie wykorzystujemy, w czym ona nam po prostu w tej codziennej pracy pomaga. W Polsce mamy bardzo wiele szkół, które są w zmianie, powiedziałabym, dokonują tej transformacji cyfrowej w przemyślany sposób. Było to już przed doświadczeniem edukacji zdalnej, a wiadomo, że w procesie, czy w ogóle w tym momencie wdrażania edukacji zdalnej, wiele nowych szkół musiało na tę drogę cyfrowej zmiany wejść i faktycznie zaczęło wykorzystywać narzędzia. Więc myślę sobie, że mamy naprawdę bardzo wiele środowisk, od których możemy się uczyć. I czego się uczyć? Jakiej zmiany my potrzebujemy? Tak jak powiedziałam, potrzebujemy tej zmiany przemyślanej, czyli tego pytania, po co nam dzisiaj technologia, w czym ona nam pomaga w procesach edukacyjnych. Ja jestem przeciwniczką, chociaż może powinna mówić o tym, że jestem zwolenniczką czegoś, ale dopowiem, że ja jestem bardzo przeciwna takiemu onarzędziowaniu bezmyślnemu, szkoleniom właśnie typowo narzędziowym. Jeżeli nie będziemy pokazywali, czy nie będziemy uczyli się wspólnie ze środowiskiem takiego refleksyjnego, efektywnego wykorzystania, mądrego wykorzystania technologii, to myślę, że będziemy cały czas po prostu mieli kłopot miliona szkoleń, miliona projektów, które nie przekładają się na realną, lepszą, taką efektywną zmianę i lepszą edukację. Poziom kompetencji cyfrowych polskich nauczycieli moim zdaniem jest bardzo zróżnicowany. Obserwuję i znam wiele takich osób, które działają naprawdę w bardzo świadomy sposób, które są liderami w swoich środowiskach. Jeżeli na przykład dyrektor szkoły pozwala im budować taki system wsparcia dla koleżanek i kolegów, to ta wiedza, te doświadczenia, te umiejętności po prostu są przenoszone na innych i można powiedzieć, że te środowiska zyskują. Znam też niestety bardzo wiele przypadków, kiedy nauczyciele nawet po doświadczeniach edukacji zdalnej, po tym przymusowym wejściu w ten świat cyfrowy, po prostu cały czas mają kłopot, żeby wykorzystywać narzędzia. Boją się technologii, mówią wręcz o tym, że niestety, takie głosy często słyszę, że deprawuje technologia dzieci. Nie rozumieją, że narzędzia są takimi, czy są takie, czy dobre, czy złe, w zależności od tego, jak my je wykorzystujemy. Czyli brakuje znowu takiej pracy, powiedziałabym, w kontekście kompetencji i zrozumienia w ogóle tego, że to środowisko cyfrowe jest dzisiaj po prostu częścią życia. Badań znam bardzo wiele, ale nie ukrywam, że przytoczę badanie Centrum Cyfrowego, które było zrealizowane na początku pandemii, na początku tego doświadczenia edukacji zdalnej. Ono pokazało nam, że tylko 15% nauczycieli polskich przed pandemią korzystało z narzędzi cyfrowych. Więc myślę, że to też nam pokazuje pewien problem mimo wszystko. I pomimo tego, że w edukacji zdalnej, no właśnie, weszli do tego świata cyfrowego, to nie do końca było to robione w efektywny sposób, nie do końca to było realizowane w przemyślany sposób, więc myślę, że bardzo dużo pracy jest jeszcze przed nami. Myślę, że tutaj nie można myśleć o transformacji cyfrowej szkoły w oderwaniu od tego w ogóle, od takiego pytania, po co nam dzisiaj edukacja, czy jakiej szkoły potrzebujemy. Czyli powinniśmy w ogóle, myślę, że w Polsce usiąść przy stole z praktykami, akademikami, z ludźmi, którzy działają w organizacjach pozarządowych, w różnych instytucjach wspomagających edukację i zastanowić się właśnie, dokąd my idziemy, jakiego kształtu, jakiej oświaty w kraju nam potrzeba. Powinniśmy stworzyć strategię, która wyznaczy nam plan działania na kolejne lata. I myślę, że ten aspekt cyfrowy po prostu będzie częścią tego. Nie można po prostu tej transformacji cyfrowej wyłuskać, traktować osobno. To jest część szerszego myślenia o edukacji dzisiaj. Więc potrzeba nam takiego strategicznego myślenia ponad interesami politycznymi, takiego spojrzenia właśnie, jaki kraj chcemy budować, jakiego młodego człowieka, jakiego obywatela potrzebujemy.